Czy można znieść tani obiad w Zakopanem? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w tym odcinku. Znaleźliśmy świetną miejscówkę, która znajduje się w Liceum Ogólnokształcącym imienia Oswalda Balzera w Zakopanem. Jest to ulica Słoneczna 1, za nami jest Prymus Catering i można tutaj dania obiadowe zjeść już w cenie od 25 zł. Tak więc lecimy sprawdzić, czy jest nie tylko tanio, ale i smacznie. Jak klimacik wróbel? Tutaj ewidentnie takie stołówkowe, szkolne klimaty. Dosłownie taki klimat z podstawówki mi się tutaj przypomniał. I tak, wzięliśmy dwa zestawy obiadowe. 25 zł za jeden zestaw. W jednym mamy zupę, to jest grochówka, ale spójrzcie, jak ona jest gęsta. Do tego dostaniemy gulasz z kluskami śląskimi, a drugą mamy tutaj zupę krem z kalafiora. I on jest też fest. Patrz, tu łyżka. Tu łyżka, no może okej, może nie stanie. Jakby było głębsze, to by stanęła. Jest bardzo gęsty. No powiem tak, po zupach dobrze to rokuje, tak jak od babci to wygląda troszeczkę. I mamy szarmę z kurczaka z frytkami i surówką. Było jeszcze bolognese do wyboru w takich daniach standardowych i jeszcze było fit danie. Co było w tym daniu fit? A, makaron pełnoziarnisty z kurczakiem, ale wybraliśmy tą szarmę. Tak trochę dla dzieci takie danie, nie? Szarwa z kurczaka z frytkami mi się zdaje, ale cóż, próbujemy, co my tutaj mamy. Właśnie też oba te zestawy 25 zł, jest też danie wege, czyli mamy tak, jedno danie fit, kilka dań do wyboru takich standardowych dnia. Chyba trzy są. Tak, trzy. Dzisiaj trzy przynajmniej, nie wiem jak to jest w inne dni. I mamy jedno danie wegetariańskie, dzisiaj też szawarma z tofu, chyba właśnie taka a la kurczak, czyli coś podobnego do tego jednego dania, co będziemy mieli, tylko właśnie wegetariańskie. Informacja ważna, otwarte to jest od 11 do godziny 16, 7 dni w tygodniu, więc w weekendy też. Tak, wędzonka jest, dużo, dużo tej wędzonki takiej widzisz, ziemniaków dużo, groch jest, jest marchewka. Wszystko się zgadza, przynajmniej zapachowo, aromatycznie. No i tutaj, jeżeli chodzi o te wizualne efekty. To jest taka grochowa wojskowa, nie? Jak się przy drodze zatrzymywałeś, no okej, tam jeszcze pewnie kiełbasę ci wrzucą. Ale dosłownie to mi się kojarzy z takim namiotem. Jak się z Płońska jedzie na Warszawę, to po lewej stronie przed Przyborowicami stała taka grochowa, takie namioty. To smakuje dosłownie jak z tego gara taka wojskowa, mega dobra. Bardzo tutaj dużo jest smaku i ta wędzonka mocno wyczuwalna. No i czuć, że to grochówkę jest od razu. Nie no, ja nie mam pytań. To jest taka grochówka dobrze doprawiona. Dosłownie taką jak pamiętam, nie? Przepyszna jest po prostu. Totalnie domowa zupa. Naprawdę pycha. Krem z kalafiora, jak mówiłem, łyżka stoi, jak się je otrzyma, ale to nie jest, to strasznie gęste. Czuć kalafiora, czuć od razu. Powiem tak, to jest taka pozycja, którą mógłby dziecko zjeść, bo jest naprawdę bardzo delikatne, ale mamy tutaj sól, pieprz, więc możemy sobie dosolić. I ci nie będę dosalać, wiesz, to żebyś sprawdził, jak to smakuje. Czuć ewidentnie kalafiora, czuć jeżyny też. To jest taka jeżynowa zupa z dużą ilością kalafiora, po prostu zmiksowane. Zobacz, nie ma żadnych grudek, jest po prostu wszystko takie jednolite. Dobra zupa, ale jak dla mnie, troszkę jeszcze ją przyprawić, nie? Sobie przybustujemy tutaj tymi przyprawami, ale no, grochóweczka, pierwsza klasa, to jest po prostu okej. Okay. Ty to chyba średnio za kremami przypadasz, co? Ja? Lubię kremy. Wielbiasz? No. A. Mi się dużo kremów je. Oj, wyczuwalny kalafiorek. Od razu, nie? Pieprzu brakuje, ale na słoność jest okej. Okay. Taki kalafior to prawie w ogóle kalorii nie ma, nie? W porządku, ale coś czuję, że grochówa to tutaj zmiecie tą zupę. Dzieciakom też by raczej smakowała. Nie jest jakaś, nie narzuca jakiegoś mega intensywnego smaku. No to wjeżdżaj grochóweczkę. Dawno grochówki nie jadłem. A lubisz? Lubiłem, lubiłem. Nie lubiłem, jak były jakieś tłuste kiełbasy albo boczek. No, widzę tutaj trochę tłusiutki. To myślałem, że będzie bardziej intensywna. Ale bardzo smaczna. No i tyle wkładki, więc sama zupa jest mega syta. Tej bym dał tak z 8 na 10, tej 7 na 10. Przechodzimy do głównych dań. Przedebrną szarmę z frytkami i z wiosenną sałatką. Ach, kurczaczek to jest to, co lubię.
Dobra, na początku frytka. Takie danie mocno sfinksowe, jak ze sfinksa. Tylko nie ma tego chlebka takiego. Frytki wydaje mi się, że nie są z oleju, tylko chyba z pieca. Nie są jakieś takie tłuste. Może to danie wina. Jaka to może być część kurczaka? Udko. Udko? Mięso mięciutkie. Ale nie jest jakoś bardzo doprawione. Na słoność jest w miarę okej. Nie ma tu jakiejś takiej przyprawy typu złoty kurczak czy coś takiego, do której no, pewnie większość nas jest przyzwyczajona. W sałatce czegoś mi brakuje, jakiegoś susiku. Ja to nie lubię na przykład tych sosów do sałatek. No mi czegoś tu brakuje. Te frytki trochę takie suchawe, nie? Nie no, ale za 25 zł zupa i takie danie i jeszcze kompot miał być. Stąd tam dwa kompoty. A, no dobra, to ja idę po kompot. Że w cenie dostajemy jeszcze szklankę kompotu. Standardowa szklanka, którą każdy ma w domu. Z Duralexu. Mi to najlepiej kawa w niej smakuje. Dobry kompocik. Nie jest słodki. Można się spokojnie tym napić, napoić. No, czuć owocni. Naprawdę spoko. Co do dania? Kurczę. Jak ktoś lubi kurczaka, to jak najbardziej to będzie jego typ. Dobra. Mi smakuje. I tu mi się wydaje, że będzie winner. Dobrze to wygląda. Mhm. Ja tak trzymałem w sztuczce. I to jadłeś? No. Mega. Kruchy fajne. Widzę to. Tutaj troszkę mięso mogło być bardziej doprawione. Spodziewałem się po wyglądzie, że będzie intensywniej. Tak? Mhm. Ale kurczę, nie, to danie lepsze niż tamto. Tak? No. Dobra. I 25 zł za zestawik. Chyba kubeczka. Warto. Nie zapominajmy, że jesteśmy w Zakopanem, gdzie ceny są. Czyli co, możemy wziąć sobie grochówę, takie danie, no to już jest napoczęte przez wróbla i kompocik za 25 zł, no to nie znajdziesz takich cen tu w najbliższym okolicy, no czy to jest do krupu tak z 500 metrów, albo i nie ma nawet. Dobra, lecimy tą szwarmę. Ja zacznę od sałatki wiosennej, zobaczymy. No mi czegoś brakowało. Pieprzu tylko i wyłącznie. Chociaż? Ja bym nie dawał żadnego dressingu do niej. I źle mówię, jest pieprzna. Dopiero po chwili mi weszło. Dla mnie ona jest właśnie spoko, odświeżająca do dania. Ja mi nie zmieniał jej. Ona jest naprawdę w porządku. Totalnie sałatka wiosenna, która ma odświeżać. Nie mam donosić więcej kalorii, tylko mają być tutaj zdrowe warzywka. Bomba taka witaminowa. Mamy ogóreczka, kukurydzę, sałatę lodową, pekinkę. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jeszcze jest pomidorek. Naprawdę dobra sałata. Ja jestem ciekaw tego kurczaczka. Typowe mięso z udek. Generalnie jak sobie zrobicie pałki, pieczecie i to mięso byście zdjęli, to dokładnie tak smakuje. Tak, dobrze zrobione udko. Jest ono soczyste. I po prostu to jest takie mięso, jakbyś oskubał to udko, sobie upiekł, po prostu je zwyczajnie doprawił i upiekł sobie to udko. Naprawdę tak smakuje. Nic do przyczepienia się tutaj kompletnie. I spora porcja. No porcja jest bardzo duża. A mi smakują te frytki. One są takie, bo ja lubię. Znaczy, no ja też. A frytki są tak zwane mięsiste. Lubisz mięsiste frytki? Niektórzy lubią, niektórzy nie, no bo McDonald's ewidentnie nie ma. KFC ma mięsiste, ale no to KFC to jest... Lepiej pominąć temat frytek w KFC. Dla mnie są spoko. To są takie domowe, typowo domowe frytki. Generalnie bardzo dobre kryteczki, chociaż nie jakieś tam nie wiadomo jaki to. Powiem tak, całe to danie, wszystko jest po prostu dobre. Po prostu dobre. Nie jest tam, że o Jezu, nie jadłem nigdy takiego kurczaka, czy frytki, czy sałatki. To jest po prostu zrobione tak domowo, nie ma tu żadnych udziwień, to jest po prostu prosta kuchnia, ale smaczna, dobrze przygotowana. Ja jestem ciekaw tych kluchów, bo ja te kluchy jak zobaczyłem, to od razu wiedziałem jak one smakują. Najpierw solo, wiesz, że... Moja babcia takie robiła. Dosłownie, to są kluchy jak mojej babci.
przepyszne kluchy. Tak, jak na razie najlepsza pozycja z tych głównych dań, w sensie drugich dań, bo to jest najlepszy element. Jest przepyszny po prostu ten kluch. Zajebisty. No i dobra, mamy fasolkę, mamy marchewkę, mamy cukinię taką, cukinię żółta i mamy to właśnie mięso nasze gulaszowe. Gęsty sosik. Gulasz jest całkiem spoko, chociaż to nie jest jakiś tam nie wiadomo jaka rewelacja, jeżeli chodzi o sam gulasz. Czy mięso jest spoko zrobione. Tutaj generalnie jest taki, czy weźmiesz z mięsem, czy weźmiesz z tymi warzywami, to jest podobny smak po prostu. Tutaj głównym nośnikiem smaku jest ten gulasz cały. No mięso samo sobie nie ma tutaj dodatkowego właśnie walorów smakowych. Po prostu masz smak tego gulaszu. Nie no, naprawdę dobre jedzenie. Słuchajcie, wiadomo, że jak pójdziemy na Krupówki do jakiejś wypasionej knajpy, zamówimy sobie jakieś danie za nie wiadomo jaką kwotę, no to będzie ono smaczniejsze. Prawdopodobnie. Bo tutaj widzę, że jest tak, to jest podobnie tak jak w barze mlecznym tutaj, że jest ograniczona też liczba pewnie przypraw, które są wykorzystywane na kuchni, ale z tego, co właśnie mają dostępne w tej cenie, to ciężko zrobić jest, żeby to lepiej smakowało. Po prostu dobrze przygotowane i mięsa są dobrze przygotowane. No kluchy to widać tam, panie naprawdę znają się na robocie, bo kluchy to jest po prostu petarda. No dokładnie, petarda. Więc no, jeżeli nie chcecie przypłacać na Krupówkach, gdzie ewidentnie będziecie przypłacać, to tutaj jest dobra miejscówka na to. Jest prosta kuchnia, którą trzeba szybko przygotować, w dużych ilościach i żeby smakowała. I tak tutaj jest. Naprawdę, jak dla mnie, spoko. Jak wróbel, zadowolony? Brzucho pełne. Nie no, powiem wam, że te porcje mieliśmy jeszcze sobie pirogi dobrać. Poza dwie dyszki były pirogi z jagodami. Ale no totalnie ja nie mam gdzie tego wsadzić już. No. Porcje naprawdę duże i powiem wam tak. Każdy chyba chce zjeść po prostu coś smacznego w dobrej, przystępnej cenie i tutaj totalnie coś takiego dostaniecie. Tak więc z naszej strony jak najbardziej polecamy. Jeżeli jesteście w Zakopanem i nie chcecie wydać mnóstwa pieniędzy, no to zapraszam. Tutaj Słoneczna 1. Tak więc co? Zachęcam was do lajkowania naszych filmików, szczególnie tego. I dawajcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tak więc ciao! Jestem Tim Kurczyk.